Cześć, ja jestem Cedi i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Salt and Sanctuary. Jestem właśnie przy wejściu do lokacji Hager's Cavern, czyli do groty Hagera, tak on się nazywa bodajże, tak? No i zobaczymy, co uda nam się właśnie w tej lokacji znaleźć. Są tu irytujące szkielety, które, gdy próbuje się je atakować, zaczynają się po prostu teleportować i... no... nie są trudni, ale potrafią być chyba irytujący. Zobaczymy. Mamy tutaj za to kolejną kapliczkę, którą możemy sobie tutaj uaktywnić. Dodam sobie, mam nadzieję, że 3 poziomy. No i rozdam sobie tutaj za to 3 poziom broni dwuręcznych. Czy coś jeszcze tutaj jest? Bo zwykle jednak te... no właśnie, jest tu po prostu sekret. Zwykle te sanktuaria, no można z nich wyjść z dwóch stron. Tutaj z jednej strony był tylko sekret, za to tutaj mamy właśnie tą całą nową lokację. Aha, ściany się przytrzymałem. Ej, czy w takim razie... nie, liczyłem na to, że można będzie się od tej ściany odbić, żeby z powrotem na nią wskoczyć, ale coś takiego możliwe nie jest, więc... jaskinię Hagera będziemy zwiedzać. Jaskinię pełną tych szkieletów, wszędzie one. Dam radę tu wskoczyć na górę? Dam radę. Liczę na to, że jakiś skrót sobie fajny tutaj odkryję. Że wyjdziemy gdzieś, no chyba w okolicach tej lokacji na początku gry. Ale nie wiem, czy tak faktycznie będzie. To są nowi przeciwnicy, jakieś takie... w sumie ciężko mi powiedzieć, co to jest, musiałbym jeszcze raz na to spojrzeć, ale... jak wyglądają strasznie, to tacy straszni nie są, bo... padł gość na kilka uderzeń i problemem żadnym tak naprawdę nie był. A, butelka. Skok. Faktycznie, dzięki kolego za bardzo dobrą, nie da się ukryć, radę. Mam nadzieję, że faktycznie sekret, czyli... no, nie jest dobry. Ponieważ nie jestem, nie gram tutaj czarodziejem. Okej. Okay. Duchy. No i kolejny czar sobie odblokowaliśmy chyba. Shake Stone? Nie wiem do końca, co to było, ale... no to coś sobie zdobyłem. Weź ty mnie nie zabij, dobra? Właśnie, ja mogę je zabić 4 uderzeniami, ale jak oni przywalą, to też... boli, no, niestety. Saper Charm. Wygląda troszeczkę jak kolejny przedmiot do ulepszeń naszej postaci. I to jest jeden ze skrótów do tak naprawdę faktycznie początku gry. Do okolic właśnie tej królowej uśmiechów, tak? Do tamtej wioski. Więc raczej nie ma powodu, żebym w tej chwili się tam udawał. Będziemy oczywiście ruszać w głąb tych całych jaskiń. Czy mogę na dół skoczyć? Nie będę ryzykować. Myślę, że przeżyłbym. Myślę, że... no, do czegoś bym tam doszedł, ale jednak już wolę tak zagrać bezpieczniej nieco. Jump down. Sekret czeka. A dziękuję. Jak na razie te rady okazują się być bardzo przydatne. Znikające bloczki. Moja ulubiona rzecz. Więc teraz zamiast w górę, to postaram się zwiedzać tą lokację w dół. Bo myślę, te stracone dusze, nie było ich tak strasznie dużo, żeby były warte właśnie poszukiwania ich, tak? 3000 czy coś takiego. Nie będę po takiej stracie na pewno płakał. Czym ty jesteś? Czy to coś ma twarz, czy to ma czarną dziurę zamiast twarzy? Nie wiem. Na pewno ginie na 2 uderzenia, zanim zacznie cokolwiek robić, więc z tego powodu na pewno mogę się cieszyć. Początkowo myślałem, że to jest kolejne już sanktuarium? To nie jest oczywiście kolejne sanktuarium. A zanim pójdę na dół, to... no tego gościa na pewno rozwalę bez problemu. No to już nawet nie jest żadne pytanie. Jedno uderzenie i gościa nie ma. Pytanie właśnie, dokąd to wszystko prowadzi? Zamknięte. Możliwe, że jest to jakiś skrót. Na pewno tutaj możemy zejść na dół do... znowu tego oka. Przeciwnika, którego nie cierpię z całego serca. O, nie lubię pająków.
nie lubię pająków. Szczególnie takich, które mnie jedzą tutaj. I których jest tak dużo. Ja się na razie na spokojnie cofnę. Na spokojnie. W sumie nie ma sensu się nawet leczyć. O tyle dobrze, że mój zasięg jest tak du... Czy przeżyję to? Raczej tego nie przeżyję. Może to przeżyję? Ej, przeżyłem to. Czemu tych pająków jest tak dużo? Za dużo. Jeszcze... No, troszeczkę życia mają. Ale nie potrafią wskakiwać do tunelów, więc... Mogę wykorzystywać to, że jestem, nie wiem, mądrzejszy od nich. Okej. Czy was jest naprawdę nieskończona ilość? Nie wiem, ale ja może nie mam ochoty spędzać tutaj więcej czasu. No okej, już tam nie widać, żeby się respili dalej, więc może po prostu było ich kilku i tyle. Pytanie. No właśnie, dokąd dostałem... Ej, dodałem sobie przejście. Ej, no what? Nie do końca rozumiem sens tej lokacji. No, nic tu ciekawego nie znalazłem. Po prostu taka lokacja, żeby z pająkami zawalczyć? No to cóż, mogę chyba stąd wychodzić i ruszać dalej do... no właśnie dolnej części tych jaskiń. Raz już siebie pokonałem, więc nie powinienem się raczej obawiać siebie, walcząc z tobą drugi raz. Przy czym chyba zmieniam zdanie, gdy jest was dwóch naraz. I nawet z jednym nie dam rady. Na spokojnie. Okej, to cię nawet nie trafiło. A ty mnie oczywiście trafiłeś bez problemu. Okej, dwa uderzenia, uciekam. Kolejne uderzenie, cały czas żyjesz. Ja też cały czas żyję. Myślałem, byłem pewny, że już gość zginie. Nie zginął. Teraz dopiero zginął, ale to był dopiero pierwszy, jeszcze drugi taki sam. Czeka obok. No skoro z pierwszym dałem radę, to myślę, że z drugim dużo trudniej być nie powinno. Nie wiem, jak mnie to trafiło, naprawdę nie wiem. Byłem pewny, że tego udało mi się uniknąć, ale... ale się nie udało. No zabity, bez większych tak naprawdę też problemów. Te dźwięki łańcuchów są dziwne strasznie. A to są twoje dźwięki, tak? Dwa duchy, które jak na razie nic nie robią. Jeden zabity. Drugi zabity również. Czego strzegli? No tak naprawdę niczego nie strzegli, bo mogłem sobie przejść z dołem i wyszedłbym na to samo. Sekret? Chyba nie sekret. Więc wchodzimy na górę. No i liczyłbym na jakąś właśnie kapliczkę, ale gdy jest kapliczka, to znaczy, że jest boss? Tak? Tak to zwykle do tej pory było. Potrzebujesz gałązki. A pomóż mi to zrobić, kleryku. Jeśli skoczysz, spadniesz. No, przynajmniej nie kłamał. No to wyciągnijmy pochodnię i czy ona nam pomoże? Okej, potrzebuję mieć coś, co mi otworzy te przejścia, bo widzicie, tu jest taka mgiełka, tak? To znaczy, że tu może być jakieś przejście, jeśli miałbym jakąś moc, ale tej mocy nie mam. No i nie wiem, co dalej. Więc w tej chwili myślę, mogę zwiedzić tak jakby, no, środkową część tej lokacji, tak, nie iść na górę. Nie iść też do końca na dół, dam radę coś takiego zrobić, dam radę. A tylko właśnie tutaj było jeszcze jedno przejście, podnieś to. Było tutaj jeszcze jedno przejście, czyli tędy w lewą stronę, gdzie ten potwór siedzi. Na szczęście idzie go zabić na dwa uderzenia, więc to nie jest straszne. Bardziej się boję tego gościa, którego już kilka razy nawet pokonałem, ale no słaby nie jest, to trzeba przyznać. Skaczę. Ten skok jest akurat bardzo fajny, łatwy do uniknięcia i łatwo wtedy wyprowadzić kontrę ninja. O, okej. Nie dość, że ninja, to jeszcze jacyś nekromanci przyzywający martwych z zagrobu. Albo sami, gdy zginął, to zamieniają się w takie szkielety, nie wiem. W
każdym razie te szkielety też potrafią się teleportować, z czego nienawidzę strasznie. Z całego serca. Na dół raczej nie. Okej, no ninja zabije sobie na luzie. Ale te szkielety i jeszcze te latające kobiety, to już gorsza rzecz. Okej, no mają czary elektryczne. Szokujące wręcz. Ale mogę z tych czarów je tak jakby wyrwać, dzięki czemu no nie dają rady ich wykonać i w sumie wyszło nawet w porządku. Więc po kolei, tu jest to miejsce ze skarbem, tak? Czy nie? A tu jest miejsce z potworami. Nie chcę, one są silne. O, nie chcę też spadać, może tam się da przeżyć, może nie. Tam jest skarb, fajnie. Fajne skarby są fajne, tak? Fajnie by taki skarb znaleźć, ale ja nie wiem, czy ja chcę ryzykować. Spadajcie stąd, ok? Ok. No to tyle było z moich dusz. No jak już raz zabić was spróbowałem, spróbuję i raz kolejny. Nawet jeśli zakończy się to identycznie jak razem pierwszym. Czasem tak nie rozumiem tych uników. One niby powinny wyjść, ale z jakiegoś powodu nie wychodzą. Okej. Zasięg masz duży, ale nie tak duży jak mojego Warhammera. Goldstone Charm. No nie wiem, czy było warto, ale już zabiłem, więc niech będzie. A wy. Raz. Nie dam ci zaatakować. Dałbym ci zaatakować, ale jak ucieknę, to przeżyję. I jak zabiję, to na luzie na dwa uderzenia, więc też spoko, o tyle. No i idziemy. Dwa, dwie na raz. Mogę coś takiego zrobić, nie powiem. Jest to całkiem sprytne. Nawet nie trafiła. Okej, trzeba ją zabić teraz, bo się skończy źle, chyba że nie trafi. Nie wiem, dlaczego mnie nie trafiła. Ale się z tego powodu jak najbardziej cieszę. Raz. I dwa. No. Odwracanie się plecami do mnie to może nie być najlepszy pomysł. Ale zawołałeś swoich kolegów, więc widzę, że taki głupi nie jesteś. Nie. O, spadaj, spadaj. Te szkielety to jest takie straszne zło. Na szczęście są troszeczkę głupie, więc to troszeczkę tą walkę z nimi ułatwia. Miałeś szarżować. Jak one te uniki zaczną robić, to jest złe. Na szczęście dają się łatwo zaskoczyć z dołu czy z góry i tak dalej. Mają bardzo horyzontalne pole widzenia. Do otworzenia? Niestety nie mam klucza. Więc tej lokacji w tej chwili zwiedzić nie mam możliwości. Czy to jest skrzynka z kluczem? Nie, to skrzynka z zestawem paladyna. Fajne rzeczy, ale ja potrzebuję klucza, a nie zestawu paladyna. No tu z prawej strony byłem. Czy to dam radę otworzyć? Dam radę otworzyć, ale już dalej nie przejdę. Więc no w tej lokacji troszeczkę nie mam pojęcia, co mogę no zwiedzać dalej, bo czy tu doskoczę? Powinienem. Okej. No tu mnie akurat jeszcze nie było, czy tu już byłem? Nie, tu mnie nie było jeszcze. Nie pamiętam, żebym taką drabiną na dół na pewno kiedykolwiek schodził. Więc odwracamy grawitację, tego dawno nie było. No i idziemy na dalsze zwiedzanie tej jaskini. Już troszeczkę czasu tu spędziłem, nie ukrywam. No i to mi może pozwolić na dojście do jakiegoś ciekawego, nowego miejsca. Właśnie idąc do góry noga. Okej, myślałem, że zginę, ale przeżyłem. Przeżyłem. Okej, jest tu możliwość zmiany grawitacji, jest tu dźwignia, nie zabij mnie teraz, nie zabij mnie, nie. Uuu, to było straszne.
Jakbym drugi raz musiał szukać tego miejsca, to bym... No... To bym oczywiście to zrobił, ale nie byłoby to fajną rzeczą. Więc grawitacja odwrócona, jakieś sobie przejście dalej odblokowaliśmy. Domyślam się, że przejście, które właśnie tutaj na górze, jeszcze przed chwilą było zamknięte, dokładnie tak. Jest i boss, wow. Niespodzianka. Disemboweled Husk. Duży gość. Czy co za tym idzie, powolny? Aha. Ma shotguna. No i tyle. Wydaje się trudny na pierwszy rzut oka. No to znowu dusze stracone. Niestety po drodze nie widziałem żadnej kapliczki, więc... No walka z tym bossem zapowiada się na taką, do której będzie dobiegać bardzo ciężko. Pamiętajmy, jedyne czego dowiedzieliśmy się ostatnio to to, że on ma shotguna, więc gdy stoimy przed nim, to warto uważać. I ma też niesamowicie dużo życia. Na co też... Aha. Aha. Co mnie zabiło? Co by, mam nadzieję, było troszeczkę łatwiej, ulepszyłem swój Warhammer na poziom 4, założyłem zbroję z odpornością na ogień i przygotowałem sobie poświęcone kartki, żeby wzmocnić swoją broń. Czy to pomoże? Troszeczkę pomogło. Niestety tylko troszeczkę. I... Zdąży się uleczyć? Nie wiem, czy się zdąży uleczyć, ale cały czas żyje. Robi deszcz. Deszcz jest niefajną rzeczą, ale nie wiem, jak się przed tym bronić. Jest też gość całkiem szybki, ale w tej chwili nawet zadaje mu jakieś obrażenia. Problem w tym, jak zacznie robić cały czas ten ogień, a stoi przy ścianie i nie mogę wejść za niego. I ten ogień cały czas zadaje mi obrażenia niesamowicie duże. Jako, że mam tych poświęconych kartek dosyć sporo, to mogę ich użyć ponownie. Mam nadzieję, że skutecznie. Bardziej skutecznie przynajmniej niż ostatnim. Rób unik! Czemu staminy mam tak mało? Okej, dusze odzyskane. Deszcz. Nie wiem, jak się bronić przed tym deszczem, więc będę go w tej chwili po prostu atakować. Skacz na mnie może. Okej, skoczył. Co prawda nie byłem na to gotowy tym razem. Okej, ciachnął. To się może udać. Tylko zaczął robić ogień, znaczy strzelać. To strzelanie jest najgorszym złem świata. Okej, to strzelanie za to jest bardzo spoko. Tylko że... Nie da się tego uniknąć, jak stoisz przy ścianie. Okej, nie pozwolić ci, żebyś stał przy ścianie. Co tu robi ten szkielet? Co tu robi ten szkielet? Co tu robi ten szkielet? Ja bardzo przepraszam, ale to była walka nie dla publiczności. A, nie zauważyłem, że to robił. Znaczy, zauważyłem, ale za późno. Jak skacze, to na pewno jest całkiem spoko, tylko że jak robi to... Naprawdę nie wiem, jak z nim walczyć. Na pewno, gdybym miał nieco więcej staminy, ta walka byłaby nie taka trudna, ale tej staminy niestety nie mam i... I ta walka, no właśnie, jest... trudna. No, właśnie z takiego powodu. I co, wyciągniesz pistolet i nie żyje. No dobra, żyję, ale... Ale chyba nie na długo. Unik! Dobra. To też jest dobra. To też jest spoko, gościu. To też jest bardzo spoko, bardzo w porządku. Ja mu bez tego pioruna żadnych obrażeń nie zadaję. To też, myślę, jest całkiem spory problem w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.
tego trzeba uciekać. Proszę, proszę. Nie, 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 nie rób tego. Nie rób tego ataku. Proszę cię. Czy on się jeszcze uleczył teraz? Nie wiem, ale... Ja 3 razy więcej obrażeń zadaję z tym poświęceniem. Zabity. O Jezu, to był zły boss, to był strasznie trudny boss. Ale udało się go rozwalić. Sam nie wiem jak. Jaskinia, achievement. Pokonany. O, matko, 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 co? Klucz zdobyty, boss pokonany. Ja się cofam po prostu. I tyle. W tej chwili też możemy zamienić nasz Warhammer na Obsidian Pillar na poziomie 3. Czy jest to sensowna rzecz? Myślę, że tak. Zaczynajmy transmutację. No i tracimy 1 poziom, ale zdobywamy dużo mocniejszą broń. I chyba dużo większą broń, mimo że już była ogromna. Nie, większa nie jest, ale mam nadzieję, że jest mocniejsza przy tym. Tylko że moje statystyki nie są dobre, żeby jej używać. Ej, to był chyba największy błąd mojego życia. Ej, skąd miałem wiedzieć, że teraz nie będę mógł tej broni używać? Czy ktoś mi o tym powiedział? Ale wydaje mi się, że w tej chwili mogę używać tej broni, tylko że dwuręcznie, bo... No te ataki wydają się całkiem normalne. Wydaje mi się, że po prostu to pojedyncze przekreślenie oznacza, że nie mogę trzymać tej broni w ręce jednej, więc myślę, że jest wszystko ok. Więc to by było na tyle w tym odcinku z gry Salt and Sanctuary. Udało nam się pokonać kolejnego bossa, nie był on prosty. Nie wiem jak mi się udało go pokonać, ale udało mi się go pokonać, więc z tego się cieszę. Do zobaczenia w odcinku kolejnym i cześć!